Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witajcie. Werka, powiedz mi, jak ty dbasz o swoją głowę na co dzień? Ja już myślę, że ludzie wiedzą to po oglądaniu mojego kanału i mojego Instagrama, że ja od pewnego momentu jestem totalną fanką czytania książek psychologicznych, psychoedukacyjnych i po prostu rozwijania swojej wiedzy na ten temat. I ja potrafię czytać po prostu takie rzeczy, nie z kolei znowu jakieś poradnikowe, ale właśnie takie, które pomagają mi spojrzeć w głąb siebie po prostu. Ale zaczęło się tak na maksa od pozytywnej dyscypliny. Mhm. Oczywiście przez Natalię z drużyny B. Ta pozytywna dyscyplina to jest niby książka, która jakby przekazuje metody wychowawcze i ja oczywiście nie mam dzieci. Niestety pozytywnej dyscypliny nie da się na kotach stosować. Wydawałoby się, że w sumie po co mi to, nie? Skoro to w ogóle nie mam dzieci. Zaczęłam to czytać z takim przeświadczeniem, że dobra na przyszłość, a okazało się, że to działa też na teraźniejszość. Czyta się to i patrzy się przez oczy jakby pozytywnej dyscypliny na swoje własne dzieciństwo, na własne dorastanie. I widzi się, dostrzega się, jak ono wyglądało i też można sobie bardzo, bardzo dużo z tego wyciągnąć. No i tam jest też dużo takich rzeczy, które tak naprawdę odnoszą się i do dzieci, i do dorosłych, więc naprawdę spoko. No potem z pozytywnej dyscypliny zasięgnęłam Twojej opinii. Co z terapii schematów? Emocjonalne pułapki przeszłości, bo Hania ogólnie jest moim dealerem, jeżeli chodzi o psychoedukację. No myślę, że Waszym też, także mamy wspólnego dealera psychoedukacji. Jestem gdzieś tam około 70% teraz tej książki, no bo oczywiście wszystko czytam na Kindlu. 70% jest, a ja już mam tak głowę po prostu wow, co chwilę jest wow. I bardzo to jest tak, że te książki bardzo rezonują ze mną i chodzą ze mną po prostu przez życie, kiedy ja ich nie czytam. Jakby czytam, a potem te wszystkie informacje i to wszystko jest we mnie i zaczynam wyłapywać na przykład w życiu, w codziennych sytuacjach to, o czym była mowa w tej książce. No i oczywiście najnowsza publikacja. Jaka? Nazywa się, czekaj, w dupie? Nie. W głowie. W głowie się poprzewracało. No. Czytałaś? Cały czas czekam, aż przyjdzie do mnie, bo dopiero jest premiera dopiero w listopadzie, tak? W listopadzie. Tak. Co to się tak składa, że to jest książka, którą napisałam? Ty to napisałaś? Tak. O kurwa, nie wiedziałam. Owszem, napisałam książkę, w głowie się poprzewracało. Zapraszam, to jest psychoedukacyjna książka, która ma właśnie pomóc takim ludziom jak Wera, którzy chcą się zagłębiać we własną głowę. Ty jesteś w ogóle super przykładem, bo ty sama chcesz sobie wchodzić w tę głowę i sobie to układać. To jest super w ogóle, bo dużo ludzi nie ma takiej świadomości i nie ma takiej ochoty. To jest moje hobby i ja się czuję, że ja mam takie, wiecie, nowe własne osiągnięcia, wyłapuję tak, nie, po prostu gram, kurwa, w tę grę zwaną życie i rzeczywistość. No. I po prostu staram się skilla swojego rozwijać. To właśnie dla Ciebie napisałam tę książkę, wiesz, Wera? Dziękuję. Dla Ciebie właśnie, dla Twojej głowy, która chce się rozwijać. Chciałabym, żeby więcej ludzi mogło się dowiadywać takich rzeczy i w fajnej formie dostać i wiedzę, i ćwiczenia, i takie rzeczy, które właśnie będą rezonowały, więc... Moi drodzy, książka jest dostępna tylko w internecie na haniaalt.pl i trwa przedsprzedaż. Możecie ją kupić tylko na tej stronie. Teraz jest najlepszy deal ever, bo jest zawsze w tej samej cenie, a do 1 grudnia ja biorę na siebie koszty dostawy. Ja się tak mega cieszę, jestem taka podjarana i nie mogę się doczekać, aż do wszystkich trafi w ich ręce i aż trafi w Twoje ręce. Ja to napisałam tak, żeby było luźno i każdy rozdział się składa najpierw z takiego felietonu, żeby to nie była właśnie taka nudna, taka poradnikowa książka. Potem jest ta część popularno-naukowa, z której się można dużo dowiedzieć, a potem są te ćwiczenia, które możesz robić nawet w autobusie po prostu. O, to super, bo ja czytam często te książki w autobusie. No teraz nie, ale teraz możesz na przykład... Nie, no zdarza mi się, ale raczej mało mam okazji, żeby w ogóle mało rzeczy się poza moim domem odbywa, w których ale teraz uczestniczę. Uwaga, mam nawet takie ćwiczenie, które można robić podczas seksu. No co ty pieprzysz? Co ty gadasz, naprawdę? Takie stworzyłam dla ciebie, Wera. O kurwa. Ćwiczenie. Czy twój mikrofon nagrywa, gdyż mój... Cały czas mój nagrywa, spokojnie. Cały czas przystaje. Także bardzo się cieszę, że w tym odcinku, w którym nie mam mikrofonu, promuję swoją książkę. Zajebiście! Ale będą napisy. To będzie tylko dla głuchych vlog. Tylko głusi będą czytać Twoją książkę. To fajnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo pomaga ze stresem mniejszościowym, z dyskryminacją można sobie pomóc. Jeżeli się człowiek nauczy
żyć ze swoją głową, odróżniać myśli od faktów. Wspaniałe. Super. Ja też chciałabym taki pomysł tutaj wnieść, że będziemy czytać fragmenty. Albo na przykład ja będę czytać te fragmenty. A ja twoje wiersze. O kurwa, to by było grube w chuj. To by było naprawdę grube, ale ja bym totalnie chciała przeczytać, tak wygłosić. Tak. O wow. Jakiś fragment twojej książki. Dzień dobry. To tak. Chciałaby pani powiedzieć kilka słów do mikrofonu? Bardzo bym chciała. Ej, pamiętasz, jak my razem mieliśmy nasz pierwszy film i to był taki wielki mikrofon z Porwan TV? Wiesz, po prostu, Hania, technologia idzie do przodu i wszystko jest coraz mniejsze. I teraz? Mamy taki. O, super, super. Chciałabym, żeby tutaj montażystka wrzuciła fragment wtedy, jak podawałyśmy sobie ten mikrofon. Boże. I jak teraz sobie go podajemy? No elo, ja jestem Hania S, a to jest Weronika z For Fun TV. Myślałam, że to pani jest z For Fun TV, to pani trzyma mikrofon. Wera, a powiedz jeszcze, w czym ci pomaga psychoedukacja? Bo to jest dla mnie mega ciekawe, dlatego że ja na przykład zauważyłam, że jakby terapia jest niezastąpiona i żadna książka nic nie zastąpi psychoterapii, ale psychoterapia ma w dużej części część psychoedukacji. Jakby każdy terapeuta to robi, musi cię nauczyć tego, bo jak przychodzisz i jesteś... Człowiek nic nie wie, co się dzieje w głowie, to musi się najpierw nauczyć, że ma myśli, jak one wpływają. Ja was tego wszystkiego nauczę w mojej książce, zapraszam, ale w głowie się poprzewracało. Hania Alt.pl. Dobre, co? Ale lecę. Nie, no, mój, no. Ale ja na przykład uważam, że psychoedukacja mega dużo daje. I to jest po tobie na przykład widzę, bo ty się psychoedukujesz, a nie jesteś w terapii. Widzisz, jak się rozwijam. Tak, ja widzę na maksa. Wera, ty się tak rozwijasz, że to jest szał. Naprawdę. Bardzo mi miło. Nie, ale to są naprawdę bezcenne słowa dla mnie, no dlatego, że jakby staram się, nie? Staram się po prostu lepiej żyć. Ja to widzę. Cały czas to jest takie trochę moje doskonalenie sztuki życia. A to jest, wiesz, dla mnie ciekawe, bo ja mam bardzo mało znajomych, bliskich, którzy nie są w terapii. Aha. I to jesteś na przykład ty, którzy nie są w procesie psychoterapii, no. A jeszcze na swoją rękę się tak rozwijasz psychoedukacyjnie, i widzę jakby wymiar, no bo moi znajomi rozwijają się psychoedukacyjnie i są w terapii. Mhm. A ty jesteś psychoedukacyjna, się rozwijasz sama, a nie jesteś w terapii i widzę, że osobie, która nie jest, której nie jest niezbędna psychoterapia, to mega pomaga. Mhm. Dokładnie. Ja zawsze raz na jakiś czas ciągle sobie zadaję to pytanie, czy to zagadnienie w moim życiu, ten problem, to jest coś, co ja chciałabym rozwiązać na psychoterapii, czy to jest coś, co rozwiążę teraz? I jakby cały czas sobie zadaję takie pytania na temat różnych zagadnień. Bardzo możliwe, że w końcu kiedyś na tę terapię jednak dotrę. Zastanawiam się, może chciałabym pójść na terapię jeszcze zanim zajdę w ciążę, urodzę dziecko. Co mi daje? Uspokaja mnie przede wszystkim, bo jak zaczynam się właśnie denerwować, że coś stresować jakimś czymś w moim życiu, no to trzeba po prostu nad tym przysiąść i jakby zrozumieć siebie i te książki pomagają mi w tym. Pomagają mi też zrozumieć moich bliskich. Dzięki tym książkom wiem, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. O wiele lepiej potrafię stawiać granice. Potrafię lepiej pielęgnować relacje, myślę też dzięki temu. Ja to napisałam właśnie, żeby te wszystkie rzeczy, żebyś mogła dostać ode mnie. I ja uważam, że to jest najlepsza książka, jaką napisałam. Nie, chciałam, żeby dała to wszystko, żeby była wartościowym czasem, ale też żeby była napisana lekko, żeby każdy mógł ją przeczytać. Więc, moi drodzy, kończymy odcinek. Ja wam jeszcze chcę powiedzieć, że do 1 grudnia trwa przedsprzedaż. Lepszego dealu nie będzie. Do 1 grudnia wszystkie wysyłki na terenie Polski opłacam ja, tak? Hania Sybula. Tak? A każda książka to jeden ciepły obiad dla niedożywionego dziecka w ramach akcji Pajacyk. No nie ma lepiej. Więc jakby warto. Zapraszam, link jest w opisie. Ja również zachęcam. Jeszcze nie czytałam tej książki. Nie wiem, co tam jest napisane, ale ja ufam, że na pewno będzie super. I chciałabym, żebyście pozbyli się tego głęboko zakorzenionego przekonania, że youtuber na pewno pisze gówno. Nie. Jest to przekonanie, które jest w was, wiem o tym. Ja właśnie dlatego też nie napisałam tej książki sama, tylko konsultowałam ją z psychoterapeutami, badaczami psychologii i jest po prostu legitnie sprawdzona, wszystko jest oparte na badaniach naukowych, na wiedzy naukowej, nie ma tam ściemy, to nie są rzeczy, które sobie wyciągnęłam z tyłka, tylko są po prostu wiedzą naukową, no that's it.
No to trzymajcie się. Pa, pa.